Ja odebrałem od Boga informację, ja będę przez pewien okres czasu tylko głosił do was o Jezusie Chrystusie. O osobie Jezusa. Ja będę to robił do momentu, aż Duch Święty zdejmie ze mnie ten ciężar. Nie wiem, ile to będę robił. Dlaczego? Tylko, że dla nas chrystocentryczność jest punktem wyjścia mocy. Chodzi nam o moc Boga. Rozumiecie? Chodzi nam o realizm. Mówiąc moc, stawiam znak równości między realnym funkcjonowaniem w Bogu. Realnym, skutecznym. Chodzi o skuteczność. Skuteczność. Nie chodzi, żeby jeść i się nie najeść. Chodzi, żeby jeść i się najeść. Rozumiecie, o co chodzi? O, będę coś jadł. Najesz się. Dużo zjadłem. Najadłeś się. Nie. Co ty jadłeś? Co ty jadłeś? No jak można jeść i się nie najeść? Ja jem, aż się najem. Nie rozumiem, co to znaczy. Nie rozumiem. Muszę się najeść. Rozumiecie? Bo ciężko pracuję na przykład, się najeść muszę. Muszę to przełożyć potem, tą energię na pracę. Nie można się ubierać w zimę na przykład tak, żeby ci było zimno. Co to za sens? Po co kupować ubrania na zimę, co jest w nich zimno? A masa ludzi robi właśnie takie rzeczy. Żyją, ale nie ma efektów w ich życiu. Spójrz teraz w swoje życie. W ilu dziedzinach twojego życia nie ma wymiernych efektów? Wymiernych efektów. W pewnych dziedzinach, posłuchaj, tam, gdzie masz wymierne efekty, tam stanąłeś na Chrystusie. Jak nie masz gdzieś wymiernych efektów, nie stanąłeś na Chrystusie i błagam cię, nie dorabiaj do tego innej filozofii. Po prostu nie ma w tym Boga, kolokwialnie tak powiem, nie ma Boga w tym. Jesteś tam ty, ale nie ma tam Boga. Boga równa się realizowania zasad Bożych. Nie realizujesz ich. Wielu z was może myśleć, że istnieje jakieś specjalne dojście do jakiegoś miejsca. Nie, nie istnieje specjalne dojście. Bóg jest jawny. Dla wszystkich taki sam. Jest jedna droga do jednej rzeczy. Ludzie mówią, wiele jest dróg. Droga jest jedna. Tak jak jest jedna droga do Boga, tą drogą jest Chrystus. Wiecie, jak religia głosi, jest wiele dróg do Boga. Do Boga jest jedna droga. Jezus Chrystus, to jest jedna droga do Boga. Reszta to nie są żadne drogi. To są takie drogi, które się w pewnym momencie kończą. Ludzie idą i się zamkną się na tej drodze. Tam nie ma dalej, ślepa uliczka. Tak samo w różnego rodzaju sytuacjach życiowych jest tylko jedna droga rozwiązania tej sytuacji. To jest droga stanięcia na prawdzie Bożej i zrealizowania tej rzeczy. I to znaczy, że tam jest Chrystus. Napisałem lata temu takie jedno kazanie. Ja je głosiłem dosyć często kiedyś. Ale teraz wziąłem ten sam werset i ja na nim zostanę i chcę, żebyście o nim pomyśleli razem ze mną. Z Ewangelii Mateusza, tam nieważne w jakim miejscu. Jezus pytał uczniów swoich, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus. Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie.
A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Taka rozmowa była między Jezusem, apostołami, stricte później Piotrem. I teraz tak, pierwsza rzecz. On pytał uczniów swoich, a ty jesteś uczniem Jego. On do uczniów mówi, to jest do uczniów pytanie. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I teraz popatrz. Pierwsza rzecz, która jest mega istotna w obcowaniu z Chrystusem w każdej dziedzinie życia, to jest wyeliminowanie zewnętrznego głosu, który ci wyrysowuje innego Chrystusa. Żyjemy w środowisku, które będzie przez cały czas, 24 godziny na dobę, ładowało w nas informacje o innym Chrystusie. To się nie skończy. To będzie do końca dni tutaj. Będziesz się o tym dowiadywał z telewizji, z internetu, z rozmów z ludźmi, w pracy, w szkole, nawet w kościele. Rozumiesz? Zobaczcie, on zadaje pierwsze pytanie. Za kogo ludzie mnie uważają? Czyli on mówi tak. Chłopaki i dziewczyny. Co wy odbieracie od społeczeństwa, w którym żyjecie, o mnie? Krótko powiedziawszy, on ich pyta, co ludzie o nim mówią. On jest zainteresowany, co w jego uczniach pozostaje z tego, co ludzie mówią o nim, a ile pozostaje z tego, co on do nich mówi o sobie. I nie wiem, czy wy tutaj zauważacie, tutaj ze wszystkich głosów, więc tutaj mamy tych 12 apostołów, wiemy, że tam jest jeszcze sporo w ogóle, przynajmniej kilka kobiet z nimi, prawda? I to jest ta pierwsza ekipa. Ja nie mówię o tym poszerzeniu późniejszym, ale to jest ta pierwsza ekipa, czyli zakładamy, że jakieś 15 osób tam jest, nie? I jeden z nich tylko jest wolny od opinii społecznej. W ogóle rozumiecie to? Jaki to jest, a to jest początek chrześcijaństwa, zaznaczam. A nie ma internetu w tamtym czasie jeszcze? A nie ma telewizji w tamtym czasie? A w tamtym czasie w ogóle jest mało ludzi na świecie? Jest bardzo mała wymiana informacji. A jedna na 15 osób, przykładowo, jest wolna od tego, co mówi społeczeństwo. Jakie to jest, co to jest za prorocza informacja do nas? Jak łatwo człowiek nasiąka tym, co jest z zewnątrz i nie wie, że tym nasiąka. I zaczynają się w ogóle odpowiedzi. Jedni za Jana Chrzciciela. Wiecie, Jan Chrzciciel to jest symbol moralności, dobra i ludzkiej sprawiedliwości. Czyli w ogóle w społeczeństwie jest potężny duchowy impuls uważania Jezusa za osobę moralną, etyczną, obrońcę dobra. To jest Chrystus dla ludzi. Człowiek o wysokiej moralności, człowiek o nieskazitelnej etyce. Człowiek dobry, czyniący dobro. Oto potężny wpływ. I część apostołów łyka to. Jan Chrzciciel to ludzka sprawiedliwość. Przecież jestem dobry. Nie jestem tak zły jak ty. Tak zły jak ktoś. Chrystus był dobry. Był lepszy od innych. Chrystus był od innych lepszy. Był dobrym człowiekiem. A co to znaczy dobrym człowiekiem? Co to znaczy, że jest dobrym człowiekiem? To, że za pomocą mocy Boga doprowadził do libacji alkoholowej, to jest bycie dobrym człowiekiem czy złym? Za pomocą mocy Boga, nie kasy, którą miał. Wiecie, co on robił? On im to od początku rozpieprzał. On pokazywał, ja nie jestem dobrym człowiekiem.
ja nie jestem dobrym człowiekiem. Zrobiłem 600 litrów wina. Pochlali się jak burę suki. A ja tam z nimi siedziałem. Nie jestem dobrym człowiekiem. Czy to, że był dobrym człowiekiem, czy bycie dobrym człowiekiem, to jest na przykład bez żadnego, bezproblemowe przyjmowanie pieniędzy od Joanny, która je kradnie mężowi? Ona kradnie mężowi kasę i przynosi ją Jezusowi. To są biblijne zapisy. Czy to jest bycie dobrym człowiekiem? Czy tak postępuje człowiek moralny, człowiek etyczny? No nie. Bo on nigdy nie chciał być utożsamiony z dobrem. Nigdy nie chciał być utożsamiony z moralnością, z etyką. On tego nie chciał zrobić. On nie chciał być widziany w ten sposób, bo on wiedział, że Lucyfer ma plan zrobienia z niego takiej postaci właśnie. Jan Chrzciciel był dobry i zapłacił za to głową. Rozumiesz? Obcięli mu głowę. A jest napisane, że z usprawiedliwego mego nawet kość złamana nie będzie. A Janowi nie dość, że złamali, to mu odcięli banie. Bo był dobry, bo był etyczny, bo występował przeciwko skrzywieniom moralnym tamtego czasu. Inni za Eliasza cię uważają. To była taka grupa inna. Oni mówią, oni bardziej się kręcili w tych klimatach duchowych. Eliasz to jest symbol mocy. Rozumiesz? Ty jesteś Eliasz. Ty uwalniasz moc. Zrób tut. Jakiś tut. Chętnie popatrzymy. Zrób coś. Zamień coś. Rozumiesz, o co chodzi? Zrób coś. Była grupa ludzi, która szukała mocy. W naszym kraju masa ludzi szuka mocy. Nie chcą słuchać proroka, pójdą, proszę ciebie, do jasnowidza. Rozumiesz? Nie chcą być w miejscu żywego kościoła, ale będą latali za jakimś w ogóle prorokiem, który im będzie szeptał do ucha, jaka jest ich przyszłość do końca dni. Będą to robić. Nie chcą słuchać prawdy, ale ustaną w ogóle pod drzewem i powiedz, Marię widzę i to płacze krwią. Płacze krwią. Wiesz, o co chodzi? Będą tego szukać. Zobaczcie, wszędzie się tego szuka. W naszym kraju... Nasz kraj ma bardzo silne skłonności okultystyczne. I to jest przedziwne połączenie. Ateizm, wtórny ateizm, tak? Połączony z okultyzmem. Czyli nie ma Boga, tak? Ale jakaś moc bardzo... Czy w ogóle wiecie, że dzisiaj w ogóle masa ludzi związanych z biznesem, ona jest tak przekonana o istnieniu różnego rodzaju form magii, że się w pale nie mieści. Rozumiecie? To jest szok. Więc ty jesteś ten cudotwórca. Czyli jest grupa społeczna, której Jezus to jest cudotwórca. Cudotwórca. To jest grupa, która w ogóle bardzo by chciała, żeby nie było czegoś takiego, jak funkcjonowanie Boga w naturalności. Bóg ponadnaturalny jest. Oni używają słów różnych. Rozumiecie? Oni... Przecież wiecie, jak jest wśród grup protestanckich. Ja słucham kazań różnych pastorów. Słucham. Ja w ogóle zastanawiam się, to musi być, mówię, duchowe, Panie Boże, bo oni mówią to samo. W ogóle wiecie, że większość pastorów w Polsce mówi to samo. To są te same rzeczy, używają tych samych słów. Stąpienie Bożej chwały, Bóg się uwielbia w chwałach swojego ludu. To są z różnych denominacji, a to samo mówią. Mówią takie rzeczy. Takie... A jak się uwielbia Bóg w chwałach swojego ludu, zapytasz pastora. A jak on się uwielbia? Weź wyjaśnij mi to, bardzo cię proszę. Jestem prostym człowiekiem.
usiądź ze mną, bo ja bym chciał, żeby On mi się objawił w chwale Jego ludu. Ja bym bardzo chciał doświadczyć tego. Jak mam to zrobić? On ci tego nie wytłumaczy, proszę ciebie, za nic. Bo On nie wie, co twierdzi. On nie wie, co twierdzi. Bóg cię widzi. Mówię tak, Bóg cię widzi. Bóg cię widzi. Ale odkrycie. Rozumiesz? Bo tu chodzi, żeby odrealnić Boga. Eliasz w większości swojego życia funkcjonował w ponadnaturalnej formule. Rozumiecie? Dlatego oni twierdzili, jakaś część społeczeństwa, że Jezus to jest Eliasz. On działa jak Eliasz. On dzisiaj będzie poruszał 30 centymetrów nad poziomem Jerozolimy i będzie im tam wszystko w ogóle tak ustawiał, rozumiecie, z tego wyższego poziomu. Tak? A on nie. A on się okazało jest prosty, chodzący po ziemi. Rozumiecie? I oni mówią, jakiś cud, a on mówi nie. Zrób cud. Nie zrobię. Wiesz, o co chodzi? Zrób nie. Inni za Jeremiasza. Jeremiasz to jest symbol ratunku dla państwa i religii. W ogóle co robi Jeremiasz przez całą księgę Jeremiasza? Weź zobaczcie. On ratuje państwowość izraelską i religię izraelską. On to robi, on się tym zajmuje. W ogóle ludzie uważali, że Jezus to będzie ten, który tak przywróci porządek w Izraelu. Wypędzi Rzymian z Izraela. Znowu będzie wielki Izrael i wielka świątynia Jahwe. A na środku będzie Arka Przymierza stała. Coś wam chciałem przeczytać, bo taki fajny kawałek jest, ale nie będę tego szukał. Nie tutaj, przepraszam. O Arce Przymierza. Dobra. Jest taki fajny fragment u Izajasza, że on mówi, że Bóg mówi przez proroka i to się dzieje 800 lat przed tym, jak oni w ogóle chcą, żeby Jezus zaprowadził porządek, no nie? U Izajasza już Bóg mówi w ogóle, że przyjdzie dzień, kiedy nie będzie Arki. Koniec z Arką. Że ludzie szukają Arki. Nikt nie znajdzie Arki. Bez koniec z Arką. Arka się skończyła. Przed Chrystus. Nie ma Arki. A oni chcieli, żeby Chrystus zaprowadził porządek, żeby Arkę postawił w środku. Rozumiecie, o co chodzi? I wszyscy będziemy w ogóle mieli potężną Jerozolimę, potężny Izrael, potężną świątynię, potężnego, prywatnego Boga. A więc była taka grupa. Rozumiecie? Społeczników, radykałów, narodowców. Inni za jednego z proroków. To jest głos Boga do ludzkości. Ludzie chcieli, była grupa ludzi, która uważała, że Jezus teraz przyjdzie, że ten Mesjasz to jest ktoś, kto teraz będzie mówił do nich w imieniu Boga. Że to będzie taki głos Boga na ziemi. I oni go w ogóle chodzili i go słuchali. Tylko to, co on mówił, to było dla nich tak kontrowersyjne, że oni zaczęli wątpić w to, że to jest głos Boga. No bo Bóg powiedział, nie pracujcie w szabat. A ten przychodzi i mówi, no to Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. I tu kobietę uzdrawia. Tam poszli jakieś tam ziarna sobie jedzą. Rozumiecie? W ogóle działa inaczej, nie? Więc zobaczcie, apostołowie są zainfekowani tym,
co mówi społeczeństwo. I dzisiaj masa ludzi w kościele ma fałszywy obraz Jezusa Chrystusa. Oni takiego Jezusa mają w sobie. I teraz pytanie. Jak ci ludzie mogą czerpać z mocy Boga, jak oni mają krzywą formułę Boga w środku? Jak oni w ogóle myślą właśnie takie coś? To jest Bóg cudów. Oni nie mówią, to jest Bóg, który chce, żebyśmy w Niego wierzyli. To jest Bóg cudów. Zrób cud. Boże, jestem ćpunem. Teraz Boże, a już sobie kupił sobie człowieku, rozumiesz, 5 gram mefedronu. Teraz Boże, spraw, żeby mefedron nie zadziałał. Teraz będę sobie tu sypał, wąchał. Ty jesteś Bogiem cudów. Spraw, żeby mefka nie działała. Spraw, Panie. Przecież ja w ogóle... Rozumiecie, co się robi z głowami ludzi? Idą krzywą drogą, a potem mówią, cudu chcę. Cudu. Kiedyś z jedną osobą, odbierała mnie ta osoba skądś, wsiadłem z nią w samochód. Ta osoba była dosyć wielomówną osobą, dużo do mnie mówiła. Mówi do mnie dużo, jedziemy sobie. Ja patrzę, jedziemy centralnie na tira. I mówię do tej osoby, mówię, mam wrażenie, że to jest jednokierunkowa ulica i jedziemy pod prąd. Nie, nie, wszystko jest dobrze. Ja mówię tir, w ogóle wiesz, trąb, ja mnie wycofuj, 600 metrów wycofywaliśmy. Czy my się mogliśmy modlić o cud? Nawet powinniśmy w tej sytuacji. Ale o co chodzi? My się tam znaleźliśmy na nieodpowiedniej drodze. Ten tir nam się nie przydarzył na drodze odpowiedniej. On się nam przydarzył, bo wjechaliśmy w drogę, która była drogą jednokierunkową. Jechaliśmy pod prąd. Okej? Okay? Nam się tir nie przydarzył na naszej drodze. Na tej drodze, którą powinniśmy jechać. Tam nam się nie przydarzył tir jadący w nas. Rozumiesz? My nie powinniśmy wjechać w tą drogę. Czemu my wjechaliśmy w tą drogę? Bo nie było w tym Chrystusa. Pomyłka, czyli błąd, czyli grzech. Z uwagi na grzech. O, to grzech. Trzeba było uważać. Dał ci oczy? Dał. Dał ci w ogóle mózg? Masz mózg? Masz. To jedź drogą odpowiednią. Rozumiesz? I teraz pytanie kolejne, które zadaje Jezus i już zadaje je bardzo osobiście uczniom. Mówi tak, a wy za kogo mnie uważacie? I jest milczenie. Cisza jest. I jest jeden głos. I mówi Piotr, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ty jesteś Chrystus. W ogóle skąd w tej głowinie tego Piotra, że to jest Chrystus? Coś wam powiem. Różne rzeczy można mu zarzucać temu Piotrowi. On miał różne mankamenty. Ale jedną rzecz miał w sobie taką, którą ja na przykład cenię bardzo. To był facet zafiksowany na osobie Jezusa. On był zafiksowany na nim. On był cienki, on miał słaby charakter, on miał różne rzeczy. Ale ten fiks, rozumiecie o co chodzi? Ten wewnętrzny fokus, on spowodował, że to jedynie Piotr załapał, że to jest Chrystus. A ja przypominam, że nie ma do tej pory wypowiedzi Jezusa do swoich apostołów, że jest Chrystusem. I to jest w ogóle ciekawe. A wiecie, czemu on się im nie przedstawia jako Chrystus? Bo on chce, żeby oni łaskawie sami do tego doszli na podstawie badania pism. Ludzie często do mnie przychodzą i mówią mi o czym, ja mówię, ty czytasz Pismo Święte? Czytuję.
Ja mówię, czytuję, to się etykietki na gaciach. Żeby zobaczyć, czy w outlecie nie są z NRD jeszcze. To się czytuje. Rozumiesz? A Biblię, jak sobie kupiłeś, to ją czytaj. Jakkolwiek może jakkolwiek nie jest masa różnych błędów, ale czytaj, co masz. Dowiedz się o różnych rzeczach. I Piotr siedział w pismach. Musiał siedzieć. A wiecie, czemu musiał siedzieć? Bo to, że siedział w pismach, jest pewne dlatego, że Duch Święty potrzebuje, aby zstąpić z objawieniem. Potrzebuje odpowiedniego gruntu, gruntu prawdy swojej. Objawienie to nie jest coś, że idzie sobie delikwent, dłubie palcem w nosie, głupci jak but w środku. Rozumiem, o co chodzi? Nic go nie interesuje, prawie pyk, objawienie dostałem. Ja takich kretynów spotkałem masę w życiu. Masę. Pan mi dał objawienie. Pan powiedział mnie, nic ci Pan nie dał, Pan z Tobą nie rozmawia. Ty nie masz głowy do rozmowy z Bogiem. W ogóle nie masz głowy. Ty jesteś swoją głową w kosmosie. Rozumiesz? W kosmosie. Nie wiem, o czym myślisz i nie chcę wiedzieć. Wiem jedno. Nie masz zbudowanej płaszczyzny, na której ma przyjść objawienie. A Piotr miał. I mówi, ty jesteś Chrystus. Ja cię rozpoznaję. O tobie pisali prorocy. To o tobie mówili. To o tobie mówili. Jak do mnie przyszedł 21 lat temu, to widziałem, to jest on. To ten, o którym mówiło Pismo. Siedziałem, czytałem Pismo. I mówię, aha, to ten. Rozpoznaję cię. Ja nieraz miałem pytania, może demon do ciebie przyszedł. Mówię, niesamowity chyba musiał być filantrop ten demon. Przyszedł do mnie demon filantrop. Jako jedyny w piekle. Rozumiesz, jaki altruista demoniczny. Powiedział, o, zmienię życie Artura. Zrobię z niego porządnego, dobrego chłopaka. Ja spowoduję, że on będzie przywódcą chrześcijańskim. Ha! Demon, mówię, do mnie przyszedł. Demon do mnie przyszedł. Mówię, masz pojęcie o demonach? Demon. Jezusowi też mówił, to Belzebub jest. Ja sobie go wyobrażam w ogóle, Jezus patrzy w ogóle. Belzebub. No Belzebubem go nazwali. No, rozumiem, o co chodzi. Jeszcze, a to jeszcze jest numer. Wyobraźcie sobie. Żywy Bóg. Żywy Bóg stoi, w ogóle wiesz. Jako człowiek, kompletna postać. W skali 1 do 10, poczucie własnej wartości 15. Rozumiesz, stoi? Rozumiesz? I totalnie wyluzowany, bez kompleksów, tak? W ogóle chodzący na najgłębszym poziomie objawienia. I ten mówi, no Belzebub jesteś. Przecież on w ogóle wiedział, nawet jak wygląda Belzebub. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie czemu? Bo on pamiętał Belzebuba, jak jeszcze był po dobrej stronie mocy. Belzebub. A wy za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I to nie mało, że Chrystus. On mówi, Syn Boga. On nie powiedział nawet Syn Boga. No bo dobra, to by się składało, ale żywego. Chrystus to jest wyposażony i wysłany, aby wykonać konkretne zadanie. To jest definicja Chrystusa. Chrystus to jest ktoś wyposażony do czegoś kompletnie i wysłany, aby to wykonać. To jest definicja Chrystusa. To się definiuje, tak się definiuje Chrystus. I on mówi, ty jesteś Chrystus, ty posiadasz wszystkie uwarunkowania, żeby wykonać zlecone ci zadanie. A jakie to jest zadanie? Bo skąd ty jesteś ten Chrystus? Kto ciebie wysłał jako Chrystusa?
wysłał ciebie żywy Bóg, którego jesteś synem. To jest bardzo głębokie objawienie. Bo po co jesteś Chrystusem, ta odpowiedź mówi? Aby objawić prawdziwego Boga i aby zaprezentować synostwo. Dwie rzeczy tutaj są zawarte. Ty jesteś Chrystusem po to, żeby pokazać nam prawdziwego Boga, bo my znamy fałszywego Boga. W tej wypowiedzi Piotra jest informacja, że oni znają fałszywego Boga. Fałszywego Boga. Więcej, jesteś Jego synem, tego prawdziwego Boga, i Ty nam też pokażesz, jak być synami. Ty nam zaprezentujesz prawdziwe synostwo, bo my nic nie wiemy o synostwie. Nic nie wiemy. Rozumiesz? Nic nie wiemy. Co to jest objawienie prawdziwego Boga? To jest obalenie mitu o Bogu. Obalenie wszystkich mitów o Bogu. A więc Piotr rozpoznaje, że Chrystus, że Jezus Chrystus swoimi słowami i działaniami obala mity o Bogu. On je obala, wszystkie. Również, że prezentuje miłość Boga przez ratowanie ludzkości. Zobaczcie, ktoś mówi, no jak, no Bóg mnie kocha, mówisz, Bóg mnie kocha. Jak On mnie kocha, jak mnie jest źle w życiu? Ja mówię, umarł za Twoje grzechy. Jezus Chrystus. Albowiem tak Bóg objawił swoją miłość do nas, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Miłość Boga. Jak miałeś wroga w życiu. Nie wiem, ile tam z was ludzie mieliście wroga w życiu. Takiego wroga konkretnego. Nie takiego wroga z cyklu sąsiadka sprzeciwka, co tam was nie lubi i tak dalej, nie? Tylko wroga. Wroga, który chce cię skrzywdzić, który chce skrzywdzić twoje życie, twoją rodzinę. Ja miałem takich wrogów. Ja wiem, co to jest wróg. Wiem, co to wróg. Bo często ludzie mówią, o tam wroga mam. Mówię, jakiego wroga masz? Ciotka mnie nienawidzi. Mówię, człowieku, ciotka. Co to jest ciotka w ogóle? Co to jest za funkcja w ogóle? Ciotka jakaś. Ciotka to nie mieści w niczym. Mieć ciotkę, nie mieć ciotki. To się jednym tonem mówi. Wiesz, o co chodzi? Co to jest ciotka w ogóle? Wuj czy coś tam. W ogóle, wiesz, wróg, tak? To jest ktoś, kto realnie może ci zaszkodzić. No i dobra, jeśli miałeś takiego wroga, to teraz sobie wyobraź, że robisz coś dla tego człowieka takiego, że musisz się poświęcić, aby on zyskał. Proszę bardzo. Masz wroga, chce cię zniszczyć. A ty teraz takie coś robisz sobie w głowie. Ja się teraz poświęcę, aby jemu było dobrze. Jak to ułożyć w głowie sobie? Jak to ułożyć? Jak człowiekowi, który przystawia ci broń do głowy, rozumiesz? I ci na chwilę odpuszcza, iść następnego dnia do niego do domu i powiedzieć, słuchaj, mieszkaniem ci posprzątał. Masz ochotę? Buty bym ci wyczyścił. Może tak być? Widzisz, Bóg był na wrogiej linii z ludzkością. Wroga linia. Ludzkość była wrogo nastawiona do Boga, a Bóg był w cudzysłowie wrogo nastawiony do ludzkości. Ludzkość była do utylizacji od momentu odpadnięcia od Boga. I teraz Chrystus miał zaprezentować miłość Boga, pokazującą w praktyce to, że okej, wybaczam wam i sam umieram w miejsce waszej śmierci. To jest miłość. To jest miłość. I większej nad tym miłość nie ma. I co miał jeszcze pokazać? Miał uzdrowić, uzdolnić ludzi do rozpoznawania prawd Bożych.
To miał zrobić Chrystus. Miał uzdolnić ludzkość. To znaczyło objawić prawdziwego Boga. On miał uzdolnić tą ludzkość. Ludzie nie byli zdolni. Tłumaczymy dalej pismo i taki jest fragment, który przetłumaczyliśmy. Też mnie rozwalił ten fragment w liście do Rzymian. Jest napisane, że prawo, ciekawie o pojawieniu się prawa w ogóle. Już nie będę tego szukał. Jest napisane, że prawo przyszło, aby grzech się pomnożył. Tak jest przetłumaczone, że prawo przyszło po to, ażeby grzech się pomnożył. Oczywiście wielutna bzdura, ale tam jest ciekawe w ogóle sformułowanie, w ogóle, że jak przyszło prawo. I tam jest takie greckie słowo drzwi obok, takie boczne wejście. Jest napisane, że prawo na świat weszło bocznym wejściem. Że ono w ogóle nie miało na świat wejść. Rozumiecie? Ono weszło bocznym wejściem w rzeczywistość ludzkości. I ono zostało uznane jako Bóg. Ono nie miało się zjawić w ogóle. Nie miało przyjść, nie miało wywrzeć wpływu. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób Paweł w swojej w ogóle filozofii chrześcijaństwa przedstawia to. Bo cóż z tego, że było prawo, jak ludzie nie posiadali mocy, aby je realizować? Co to w ogóle za rzecz jest? To tak jakbym kazał dziecku, powiedział do niego, słuchaj, proszę naprawić samochód. I bym zostawił 5-letnie dziecko przed tym samochodem. No ja wiem, o co chodzi. Ono by w ogóle nawet nie drgnęło, bo przecież ono nie wie, do czego się zabrać. Okej? Okay? A Chrystus przyszedł po to, żeby uzdolnić ludzkość. Uzdolnić ją. Oczywiście za zgodą ludzkości, ale uzdolnić ludzkość. A więc objawić prawdziwego Boga przed i zaprezentować synostwo, czyli pokazać ludziom ich wartość w Bogu po pierwsze. Bo ludzie nie znali swojej wartości w Bogu. My dzisiaj mówimy o zjednoczeniu, jakbyśmy mówili, kurczę, rozumiecie, o budyniu z mleczkiem. Bo to jest dla nas jasne. A i tak, mimo tak długotrwałego wałkowania tego tematu, widzimy, jaki jest odsetek przeżywalności zjednoczenia z Bogiem. To, co Nina powiedziała, dalej ten system sakrum i profanum jest w ogóle atakującym elementem jej życia na przykład. Ile takich żyć jeszcze jest, które jest atakowane przez sakrum i profanum? Co to znaczy przez sakrum i profanum? To znaczy przez rozdzielenie istoty Boga i istoty człowieka. Ile ludzi jeszcze to ma u nas w zespole? Ile ludzi? Ile ludzi się boryka z tym? Ile ludzi procentowo dopiero przeżywa zjednoczenie? A oni tam w ogóle nie przeżywali takiej rzeczy. Oni w ogóle nie wiedzieli, jak to zjednoczenie z Bogiem. Co to jest w ogóle? Pamiętacie, jak się tam modli, tam Dawid, czy myśli, robak marny. W ogóle wiesz, co? Oni się tak, ale oni naprawdę szczerym sercem się tak modlili, bo oni uważali, że jestem robak, jestem. Jak już zobaczyli tego wielkiego Boga, to mówią, o, wielki Bóg, rozumiesz? A ja jestem zero kompletny. To ja muszę uważać, w ogóle teraz na każdym kroku, uważać. Będę uważny. Stąd zamykali się, jak ci tacy, co bardziej, jacyś tacy, właśnie jak Jan Chrzciciel, zamykali się we swoich jakichś tam wspólnotach, rozumiecie, o co chodzi? Pościli, chowali się w ogóle przed społeczeństwem, bo nie chcieli w ogóle być skalanymi. Te sakrum i profanum przez setki lat już później, nawet po zmartwychwstaniu Jezusa, towarzyszyło i towarzyszy ludziom. Święty Franciszek, żeby radzić sobie ze swoimi pożądliwościami ciała, rzucał się w róże co jakiś czas. Na gołoklatę.
Krew się z niego lała, człowieku, jak z barana. Rozumiesz, o co chodzi? Czym się różni rzucanie się świętego Franciszka w róże od tego, że dzisiaj się dzieci tną? To było to samo. Święty Franciszek potrzebował bólu fizycznego, żeby złamać wewnętrzny, emocjonalny ból. Tak pragnął mieć rodzinę, że wyszedł pościć na 40 dni. Siedział w takiej, kurcze, człowieku, jaskini. Zbudował sobie żonę z bałwany takie sobie postawił. Rozumiesz? Ze śniegu, tak? Postawił sobie żonę i postawił sobie dwoje dzieci, dwa mniejsze bałwanki. I siedział w ogóle w tej grocie, pościł i modlił się, mówił: Boże, pomóż mi pozbyć się tego uczucia, żeby mieć rodzinę. I w akcie desperacji wylatywał co jakiś czas, rozwalał te bałwany kijem, a potem stawiał następne od nowa. Święty Franciszek, zaznaczam. Sacrum profanum. Ale Jezus przyszedł pokazać ludziom ich wartość w Bogu. Bo zadanie Chrystusa. I pokazać ludziom wzór posłuszeństwa Bogu. Jak się stoi na Chrystusie w jakiejś dziedzinie, ludzie, to nie istnieje coś takiego jak akt nieposłuszeństwa. Jak ktoś do niej mówi, ja mówię tak, czemu ty nie zrobiłeś tej rzeczy? Czemu ty jesteś nieposłuszny? W ogóle to jest takie proste. Przecież nikt od ciebie nie wymaga, żebyś ty na rzęsach chodził. Ty weź to zrób. Bądź posłuszny. To jest takie trudne. No jak trudne? Jeśli to dla ciebie jest trudne, to znaczy, że tam nie ma Chrystusa w tym. Rozumiesz? Tego tam nie ma. Tam nie ma Chrystusa. Ty nie wprowadziłeś Go w to miejsce. Ty nie dałeś tego miejsca Chrystusowi. Ty tam jesteś sam. Bądź szczery ze sobą. Rozumiesz? Bo Chrystus po to przyszedł, żeby pokazać wzór posłuszeństwa Bogu. Ludzie, On poszedł na krzyż aktem posłuszeństwa. Posłuszeństwa. Uważacie, że jak On poszedł na krzyż? Co oni tam Go, aniołowie Go prowadzili? My mamy dopiero informację o tym, że jak On jest załamany jak stary dach, to dopiero wtedy anioł się pojawia koło Niego. Jak w Getsemane On jest załamany, że na granicy depresji jest facet. To tam się anioł pojawia i go wzmacniają go aniołowie. A tam nie ma, człowieku, że aniołowie. Aniołowie mu nie pomagali krzyża nieść. Rozumiecie mnie? Aniołowie nie zasłaniali jego pleców przed tym, jak dostawał w ogóle kolczugami. Jak mu wbili koronę cierniową na głowę, żaden anioł nie ochraniał jego głowy. Tak nie było. Rozumiecie? Tam nie było tych rzeczy. Jak się dusił na krzyżu, aniołowie nie pomagali mu w tym, żeby mógł oddychać. To były akty posłuszeństwa. Posłuszeństwa. Dzisiaj wielu chrześcijan chce, aby to, co robią podczas swojego życia chrześcijańskiego, było łatwe. Mówią, no bo przecież jest łaska. A ja zawsze mówię, łaska to nie jest marihuana. To są dwie różne substancje. Rozumiecie? Łaska nie jest po to, żeby życie było znieczulone. Łaska nie jest tym, co daje w życiu łatwość. To jest nieprawda. Łaska daje zdolność, a nie łatwość. Zdolność, a nie łatwość. Rozumiecie? Zdolność. Łaska nie neutralizuje naszego układu nerwowego. Ona daje zdolność. I Jezus przez zdolność Bożą, wykazując posłuszeństwo, poszedł na krzyż. I w każdej innej dziedzinie życia pokazał, co to znaczy być posłusznym. Dzieciaka nie mogli w ogóle tam od demonów uwolnić. Przychodzą, dlaczego my nie mogliśmy go uwolnić, ty go uwolniłeś? On mówi, dla niedowiarstwa waszego.
Dla naszego niedowiarstwa? No dla waszego niedowiarstwa. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak przez modlitwę i post. Ale nie rodzaj demona epilepsji, tylko demony niedowiarstwa, które w nich były, nie wychodzą inaczej niż przez modlitwę i post. On powiedział, takie życie chłopaki prowadzicie. Dopiero wróciliście z krucjaty ewangelizacyjnej, gdzie uzdrawialiście, uwalnialiście, wskrzeszaliście i teraz high life i wszystkim chodzicie i się chwalicie, jak było. Zamiast rozbudowywać życie modlitewne i zamiast dalej trzymać ciało za mordę. Trzeba było wrócić z krucjaty. Rozumiesz? Zrobić przedziałek i dalej zasuwać w Duchu Świętym, trzymając ciało za mordę. Dlatego nie mogliście wywalić tego demona z dzieciaka. Dla niedowiarstwa waszego. Co to było? Nieposłuszeństwo. Mało do nich mówiło o modlitwie wcześniej. Mało do nich mówiło o tym, żeby trzymać ciało na smyczy. Mało razy. Masę razy. Jacy byli? Nieposłuszni. A Chrystus przyszedł pokazać, co to znaczy być posłusznym Bogu. Posłusznym. Posłuszny to ten, zapamiętajcie definicję, który usłyszał coś i wykonał to, co usłyszał. Najprostsza definicja. Jeśli coś słyszysz, a tego nie wykonujesz, to jesteś nieposłuszny. I nie mów, że to diabeł ci stoi na drodze. Rozumiesz? Bo diabeł to jest zwykła gnida. On nie stoi na jakiej drodze? Nie wiem, czy w ogóle a propos diabła wy wiecie, że to nie trzeba być narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, żeby w ogóle niszczyć dzieła diabelskie nawet, no. Sam fakt bycia człowiekiem, rozumiecie, o co chodzi, powoduje, że diabeł się boi. Ludzie, diabeł się boi człowieka, niezbawionego człowieka. Zbawiony człowiek to jest jak, kurczę, człowiek z turbodoładowaniem. Ale sam fakt człowieka, który jest na obraz Boga, powoduje, że diabeł, który jest niżej, po prostu się go obawia. Oto taki jest diabeł. A więc ludzie mają problemy z diabłem nie dlatego, że on jest silny, tylko dlatego, że są nieposłuszni Bogu. A Chrystus przyszedł po to, żeby pokazać, jak być Bogu posłusznym. I on mówi do niego, błogosławiony jesteś, Piotrze. Kto rozpozna w Jezusie Chrystusa, ten realnie może zacząć korzystać z błogosławieństw. Kto w praktyce korzysta z błogosławieństw? Wiecie, co znaczy być błogosławionym? To znaczy być szczęśliwym. Szczęśliwym. To najprostsza forma tłumaczenia. Kiedyś na szkole jednej to wykładałem, że słowo, że Bóg nam pobłogosławił, oznacza w bezpośrednim wykładzie, że uklęknął przed nami i nam coś podał. To jest bardzo duże. Błogosławić znaczy być szczęśliwym. On mówi do niego, jesteś szczęśliwy, Piotrze. Kto jest szczęśliwy? Czyli kto odnosi sukcesy? Ten, kto w Jezusie rozpoznał prawdziwego Chrystusa. Ten, kto tego Chrystusa wprowadza do wszystkich dziedzin swojego życia. Chrystusa równa się zasady Chrystusa. Zachowania Chrystusa. Bo często ludzie pytają, jak ja mam wprowadzić Chrystusa do tej dziedziny życia? No mówię, no przecież go nie weźmiesz za rękę i go tam nie wprowadzisz. Chrystus to jest to, co mówi Chrystus, co twierdzi Chrystus, co prezentuje Chrystus. Weź to wprowadź w życie. Wprowadź Chrystusa użytkowego. Wprowadź słowa Chrystusa, poglądy Chrystusa, a wprowadzisz Chrystusa. I będziesz jaki? Błogosławiony. Prawdziwie, a nie w cudzysłowie na papierze. Jestem błogosławiony, bo Chrystus stał się przekleństwem, abym otrzymał błogosławieństwo Boże. I dalej jest głodny, goły i głupi. Rozumiesz, o co chodzi? Idzie przez życie jak ślepy, kurczę, narkoman. Rozumiesz, o co chodzi? Ślepy narkoman idzie. Droga, ta droga Boża. No tak, tak ludzie chodzą. Wierzący ludzie tak chodzą. Rozumiesz, o co chodzi? Jak pijany snajper. Rozumiesz, o co chodzi? I to będziesz Piotr, mówi do niego. Piotr. Dlaczego on go chce nazwać Piotrem?
ponieważ to objawienie, że Chrystusa nie można poznać intelektualnie, jest bardzo kluczowe tutaj. Wiesz, jak można poznać Chrystusa? Tylko przez otwarcie się na objawienie Boże. I teraz ludzie mówią tak, no bo ja nie dostałem objawienia, nie rozumiesz. Objawienia się nie dostaje. Objawienie się przyjmuje. To jest wielka różnica. Bo gdyby było tak, że jedni dostają objawienie, a inni nie dostają, to by to było cholernie niesprawiedliwe. Nie ma niestety takiego czegoś. Bóg nie ma swoich jakichś suwerenów, takich, nie wiem, szczególnych, dzieci szczególne. On ma dzieci szczególnej troski, to ja z tego zdaję sprawę. Ale nie ma takich szczególnych wybrańców, nie? Chrystusa nie można poznać intelektem. Musisz chcieć otrzymać sedno Jego istoty wprost z umysłu Boga. Ja tak zacząłem chcieć. Ja jak się nawróciłem, ja mówię, ja jestem najarany jak szczerbaty na suchary na to wszystko. Ja muszę to wszystko chwycić. Ja będę czytał Pismo. Ja będę się modlił. Ja będę szukał. Ja dzisiaj nie poszczę, bo mi to jest niepotrzebne. Ale na początku mojej służby, mojego życia z Bogiem, ja non-stop pościłem. Ja byłem człowiekiem postu. Wiecie, co ja robiłem? Ja miałem jakiś mankament w życiu, takie coś, tak, dobra, na tą drogą, którą znam, dochodzę do jakiegoś miejsca i nie mogę się przepchnąć. Od następnego dnia ja już nie jadłem. Mówię, dziękuję już. Teraz mówię, Boże, nie będę jadł. W czasie, kiedy nie będę jadł, się będę modlił. Rozumiecie, o co chodzi? Będę się modlił i będę jeszcze mocniej przyciskał moje ciało. Wiecie, jak ja pościłem, to miałem taką metodę, że ja nie wiem, będę pościł 3 dni teraz, nie? Nie, ja będę pościł, aż się dowiem, jak zadziałać. Ja nieraz takie rozmowy z Bogiem prowadziłem, mówię, bo umrę z głodu. Umrę z głodu. Albo to rozwiążę, albo z głodu umrę. Rozumiecie, o co tu chodzi? O determinację. O determinację. O to mi chodziło wtedy. Nie byłem taki mądry jak dzisiaj, nie wiedziałem, jak podchodzić do różnych rzeczy. Co robiłem? Proste sprawy. Jeżeli mam ciało i mam ducha i w duchu mieszka Święty Duch, a ciało i duch są sobie przeciwne, tak? To teraz co zrobię? Wezmę całą moją fizyczność za mordę, tak jak potrafię. Ludzie mówią, co mam zrobić? I mówi, dlatego, że ty otworzyłeś się na to, Piotr. Tam Szymon jeszcze. To będziesz Piotr. Ty będziesz kamień. Ty będziesz twardy. Gdy odbierzesz objawienie, to zaczynasz stawać jak kamień. Niezłomny, silny, konkretny, twardy. W stosunku do tego, co proponuje świat. Rozumiecie, o co chodzi? Ty będziesz kamień, Piotr. Ty będziesz kamień. Ty będziesz twardy. Ja z ciebie zrobię duchowego twardziela. To objawienie, że jestem Chrystusem, jest wejściem do nowego etapu twojego życia. Ludzie, chcecie być twardzi? Musicie w każdej dziedzinie życia zastosować praktycznego Chrystusa. Jak chcecie mieć życie, w którym nie będziecie w ogóle jak ślimaki, że was się dotknie palcem, w ogóle człowieku, ała! Życie mnie docisnęło. A kto ty jesteś? Jeszcze nie słyszałem, żeby kamień się skarżył. Ślimak się będzie skarżył, bo to jest mięczak. Taki podgatunek. Mięczaki, bezkręgowce. Istoty bez kręgosłupów. Rozumiesz? Ale kiedy Chrystus jest usankcjonowany w jakiejś dziedzinie, to jesteś twardy. Tam przychodzi diabeł i zaczyna walić młotem. Rozumiesz? A ty dalej spokojnie śpisz na swojej łodzi życia. Rozumiesz? Fale, dramat, a ty śpisz i masz dobry sen.
dobry sen. Rozumiesz? I śnią ci się piękne rzeczy. I budzisz się, wokół w ogóle spustoszenie, a ty jesteś wypoczęty. Wstałeś do nowego życia. O to tu chodzi, w każdej dziedzinie. I on mówi, na tej opoce, czy na tej skale, ja zbuduję Kościół. Dopiero teraz, gdy idea Chrystusa zmieniła cię w kamień, jest, to jesteś w stanie realnie budować Królestwo Boże. Bo tylko twardziele zbudują Królestwo Boże. Rozumiecie, o co chodzi? Jest napisane, ołtarz mój zbudujesz z kamieni. Ołtarz mój zbudujesz z kamieni. Ołtarza się nie budowało z gliny. Królestwo Boże mogą budować twardzi w Duchu Świętym ludzie. Inni nie będą szerzyć królestwa. Inni będą się giąć pod ciężarem tego świata. Będą się giąć. Rozumiesz? To jest niemożliwe. Dlatego on mu zmienił imię. Mówi, ty będziesz Piotr, ty już nie będziesz Szymon. Nie będziesz rozchwiany jak chorągiew. Gdzie tam wiatr powieje, tam wie, tam w ogóle ty się kręcisz. Tak jest, to tak jest. Rozumiesz, o co chodzi? Nie. Ty będziesz Piotr. Ty będziesz kamień. Zapragnij tego w sobie. Powiedz, ja chcę we wszystkich dziedzinach mojego życia być twardy jak skała. Ja tego chcę. Ja chcę taki być. I to nie chodzi, przyjaciele, o to, że jest się w ogóle jakimś, nie wiem, mrukiem i chamem dla środowiska, w którym się żyje. Nie. Twardość w duchu powoduje, że można mieć miękką duszę. Rozumiecie to? Ale jak nie jesteś twardy w duchu, jak jesteś w duchu giętki, to wiesz, co robisz? Utwardzasz swoją duszę, bo ci jest ciężko. Utwardzasz ją. Walczysz z ludźmi. Rozumiesz? Cały czas coś ci się nie podoba. Ciągle coś ci nie gra. Ciągle gdzieś nie jest tak, jakbyś chciał. Jakoś ci nie idzie. Więc kolejny kamień, kolejny kamień, kolejny kamień. Dusza twarda. Miękki duch, twarda dusza. No człowieku, rozumiesz? Ale on mu zmienia imię, czyli istotę. Tak jakby ducha mu zmieniał od strony filozoficznej mówiąc, rozumiecie? Mówi, ty będziesz od wewnątrz Piotr. Bo to się dzieją rzeczy w duchowej rzeczywistości. Będziesz wewnętrznym Piotrem. I teraz na tym, co ty odebrałeś, czyli na tym, że ja jestem Chrystusem, tak? I że ja jestem do zastosowania w każdej dziedzinie, ja zbuduję Kościół swój. Czyli zobacz, jeśli ty masz Chrystusa stosowanego w każdej dziedzinie życia, to ty jesteś człowiek, który jest predysponowany do szerzenia Królestwa Bożego. Ciebie nic nie będzie ruszać. Co cię ruszy? Co ciebie ruszy? Iść dzisiaj na ewangelizację, nie iść, powiedzieć, nie powiedzieć, zrobić, nie zrobić. Tak robią mięczaki. Ślimaki bez kręgosłupów. Rozumiecie? Szymonowie, czy Szymoni tak robią. Szymki. A Piotry, Piotrowie, Piotrki robią inaczej. Oni są twardzi. Dla nich nie ma, że wstałem rano, tak się czuję. Masz 15 minut, żeby zacząć czuć się inaczej. Jak na przykład ze mną, nie wiem, powiedzmy byłbym kawalerem i byśmy sobie mieszkali tam w trzech czy czterech chłopaków, no nie? Zobaczyłbyś, jak się ze mną mieszka. Ze mną się bardzo ciekawie mieszka. Naprawdę. Albo byś mnie pokochał w tym mieszkaniu, albo byś się wyprowadził z tego mieszkania. Bo ja jestem tak cholernie konsekwentnym człowiekiem w stosunku do siebie. I to jest najlepsze, bo byś nie miał się do czego do mnie przypieprzyć. A ja bym działał tak, że jak ty byś nie chciał działać w ten sposób, to czułbyś się w moim towarzystwie potępiony. Rozumiesz? Potępiony byś się czuł. Bo ja bym działał zgodnie ze standardami Bożymi,
I albo byś w to wszedł, albo byś mnie znienawidził. Bo ja mam ułożone rzeczy. Jeśli byśmy mówili tak, sprzątamy, nie wiem, na przykład w kuchni ma być porządek i grafik byłby, tak? Grafik. I na przykład ja bym raz po tobie umył garki, drugi raz po tobie bym umył garki, trzeci raz, no nie? A za czwartym razem bym wyrzucił wszystkie naczynia na śmietnik. I bym powiedział tak. Dam ci pieniądze, kupisz nowe garki, albo nie będziesz gotował. Rozumiesz, o co chodzi? I potem bym ten schemat powtórzył jeszcze trzykrotnie na przykład, nie? Gwarantuję ci, żebyś się utwardził w tej dziedzinie. Zacząłbyś myć garki. Albo byś się wyprowadził. Coś by pękło. Bo ta stabilność, ten jakby cały czas konsekwencja towarzyszą mojemu życiu przez cały czas. W codzienności. Nie w kościele tutaj. Tylko w mojej codzienności. Konsekwencja. Bramy piekielne nie przemogą go. Mówi. Tylko ten człowiek, który rozpoznał i w pełni zainstalował Chrystusa, jest realnie zabezpieczony przed diabłem. Bramy piekielne nie przemogą człowieka, który w praktyce działa w prawdach Bożych, czyli tam, gdzie który stosuje Chrystusa. Tylko tych nie przemogą. Tylko wszystkich innych przemogą. Rozumiesz? To jest mrzonka, że jestem narodzony z Bożego Ducha, diabeł mnie nie przemoże. Nie! Bramy piekielne nie przemogą takiego człowieka. Tak tu jest napisane. To się wydarzy u takiego człowieka, u takiej grupy ludzi, u takiego społeczeństwa. Wszystko inne to jest iluzja chrześcijańska. Diabeł nie może mnie tknąć. A jak on cię tyka teraz? Gwałci cię. Teraz ze mną rozmawiasz, on cię gwałci. Teraz. Kiedyś Rick Joyner miał takie objawienie. Rozumiesz? Że idą chrześcijanie. Halleluja, halleluja. Każdy ma na górze demona i te demony na nich szczą. Armię chrześcijan zobaczył. Na barana im siedziały te demony i pompowały im na głowę. Czujesz klimat? Jakie objawienie? Dam ci klucze niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Realny dostęp do władzy duchowej i do narzędzi duchowych mają tylko ci, którzy rozpoznali i w pełni zainstalowali Chrystusa w swoim życiu. Inni tego nie mają. Inni się wysilają. Mam klucze, to otwórz. Albo zamknij. Jak to się dzieje, że masz klucze, a nie możesz otworzyć? Jak to się dzieje, że masz klucze, a nie możesz zamknąć? Zamknij diabłu ryj. Masz klucze. Czemu nie zamkniesz mu ryja? Czemu nie otworzysz drzwi do błogosławieństwa? Czemu nie zrobisz tego? A może kluczy nie masz? Trzeba klucze mieć. Klucze. To jest spójne. Wiecie, ludzie czytają takie rzeczy osobno. Wyrywają to z kontekstu, ale to jest cały kontekst. To jest cała wypowiedź Jezusa. Tu chodzi o konkretne funkcjonowanie, o konkretnych ludzi. Mam klucze, to otwórz i zamknij. Bo ja otwieram i zamykam. Ja stosuję rzeczy Boże jak narzędzia. Rozumiecie? Jak narzędzia. Myślę o tym, jak jeszcze więcej ich zgromadzić. To kim dla ciebie jest Chrystus, jest kluczem do sukcesu lub do porażki w twoim życiu. Kim dla ciebie jest Chrystus? Ja was proszę, żebyście zastanowili się na tym bardzo głęboko. Kim dla ciebie jest Chrystus? Jakiego ty znasz Chrystusa?
bo może trzeba zweryfikować różne rzeczy, żebyście dobrze zrozumieli. Ja nie podważam nowego narodzenia. Nowe narodzenie jest proste jak konstrukcja cepa. Przyjmujemy informację, że Jezus umarł za nasze grzechy i że wstał z martwych w ciele. Jesteśmy co? Zbawieni! Przyjmujemy tą informację, zgadzamy się z tą informacją. To jest proste, ale dalej zaczynają się schody. Dalej zaczynają się schody. I teraz, żeby rozwiązywać i związywać, ustanawiać, burzyć, wykorzeniać, budować, rozumiecie? To trzeba mieć Chrystusa takiego, jakim On jest w każdej dziedzinie życia, bo inaczej nie będziesz tych rzeczy robił, nie będziesz miał kluczy, nie otworzysz, nie zamkniesz, nic nie zrobisz. Będziesz gadał tylko. Zweryfikujcie to. Bądź pewien, że nie widzisz w nim nikogo innego, jak tylko Chrystusa. Musisz być pewien, że w całej postaci Jezusa nie widzisz nikogo innego, jak tylko Chrystusa. Chrystus do dziedziny finansów, posłany i wyposażony, jest w dziedzinie moich finansów. To jest takie myślenie. Jestem zjednoczony z Chrystusem, czyli z tym, który jest posłany i wyposażony do dziedziny moich finansów, do dziedziny mojego małżeństwa, do dziedziny moich relacji z ludźmi, do dziedziny mojej służby i tak dalej, i tak dalej. Ja to będę badał, ja z tego będę czerpał, tylko i wyłącznie z tego. Nie rozkleję tego w ogóle, nie rozłożę tego na kawałki żadne. List do Efezjan. Przepraszam, do Galacjan 4,19. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was, czyli w waszych duszach. Musisz mieć w sobie prawidłowy kształt Chrystusa. Prawidłowy kształt. Nieprawidłowy kształt to jest hybryda, a nie Chrystus. Jak ktoś odstaje na pół centymetra od prawdziwego Chrystusa, to nie jest Chrystus. To jest hybryda. To jest coś, co się przebrało. To jakiś przebieraniec. A rozumiecie? Jakiś duchowy przebieraniec jest gdzieś, w jakiejś dziedzinie. I w tobie, w twoim duchu, jako twój Zbawiciel mieszka prawdziwy Chrystus. Ale to, co być może potworzyłeś w różnych dziedzinach swojej duszy, to jest jakaś hybryda, jakiś przebieraniec. On tam jakiś jest dziwny. Tutaj mnie zbawił od moich grzechów, a z choroby nie mogę wyjść. Czemu? Jakiegoś masz przebierańca. Mam problemy finansowe. Jakiegoś przebierańca masz tam. No bo zbawił cię od grzechów, a nie może cię zbawić w ogóle od nie wiem, długów jakiegoś tam? Albo od braku finansowego? Nie rozumiem. Od grzechów cię zbawił. Od grzechów cię zbawił. A nie może cię zbawić od problemu finansowego? Co to jest? Jakaś hybryda. Jak kogoś krzywego tam masz. Musisz to uznać, zobaczyć to. Rozumiesz? I nie walczyć z tym. No już, tutaj. Nie, to jest krzywe, to jest chore, to jest nieładne. Nie działa! Proszę was, znienawidźcie wszystko, co w was nie działa. Nie brońcie tego. Weźcie ten skalpel proroczo, utnijcie, powiedzcie, koniec, że nie działa. To nie działa, to uciąć to w cholerę. Po co to ma być, no? List, takie stworzenie, człowiek jak go tam, jak się to nazywa, ten zatrzask taki, co się zostawia, wnyk, za nogę, złapie se nogi, odgryzie i pójdzie człowieku. Jaszczurka człowieku się złapie za ogon, to urwie se ogon, pójdzie. Czemu? Takie jest parcie na wolność. A człowieka chapnie taki wnyk, to on będzie siedział, będzie płakał. Wnyk. Nogę odgryź! Lepiej bez nogi do Królestwa Bożego iść. Rozumiesz? Taki mam problem, ćpam, nie mogę przestać ćpać. Ćpać nie możesz przestać? Po prostu przestań. Przestań dzisiaj ćpać. Po prostu przestań ćpać. Przestań ćpać. Jeszcze nikt nie umarł od nieczpania.
mam 50 lat, ja nie znam precedensu. Byłem dealerem i ćpunem. Ja nie znam precedensu, że ktoś umarł od nieczpania. Nie znam precedensu. Rozumiesz? Ale dlatego, że Chrystus jest prawidłowo usankcjonowany w tym. Wiesz, o co chodzi? Jak to? Ja wrócę do postów. Do wszystkich, którzy mają problemy z nałogami. Zacznij pościć. Zobaczysz. Tydzień bez jedzenia. Rozumiesz, o co chodzi? Zobaczysz, jak wpłynie na główkę. Nie będziesz myślał pod koniec tygodnia o ćpaniu, o chlaniu, o czymś tam innym. Będziesz myślał o jedzeniu. Zjadłbym coś. Zapomnisz, człowieku, rozumiesz, raptem. Rozumiesz, o co chodzi? Post bardzo dobry dla wszystkich nałogowców. Po tygodniu, wiesz, co się dzieje, jak pościsz tydzień po tygodniu, czujesz, że ktoś smaruje chleb masłem przez ciebie w bloku naprzeciwko. Naprawdę, chodzisz, o, masło. Po 2 tygodniach to rozpoznasz markę. Rozumiesz, o co chodzi? To gdzie tam o ćpaniu będziesz myślał, o takich rzeczach, chlaniu czy innych sprawach? Nie, nie będziesz myślał. Ale zastosuj Chrystusa. Zastosuj Chrystusa. Chrystus, jak poszedł w ogóle stoczyć pierwszą i kluczową walkę w ogóle z diabłem, to najpierw przestał jeść na 1,5 miesiąca. Wiesz, o co chodziło? Jak on jadł już 1,5 miesiąca, ten do niego przyszedł, rozumiesz? A Jezus w ogóle był na granicy śmierci. Ten przychodzi, mu proponuje coś. Co tu proponować? Rozumiesz, o co chodzi? Jak ja umieram. Stosujcie Chrystusa w swoim życiu. Kształtujcie Go. Nie zadowalaj się ogółem. W szczegóły w ogóle wejdź. Bardzo was o to proszę. Jesteśmy ludźmi, którzy dostają te rzeczy od Boga wprost do serc. Tylko musimy to stosować. Amen.